Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie prezentacja możliwości małego falkniwena P w kuchni. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, zostańcie ze mną. Takie skandynawskie powiedzenie jest: dużym bije, małym jem. Dużym bije, małym jem. No i są nawet takie zestawy noży Pulco, gdzie jest jedna pochwa i dwa noże, znaczy jedna pochwa, która zawiera dwie pochwy tak naprawdę, i dwa noże, jeden duży, drugi mały. Jeden do jedzenia, a drugi do bicia. Dzisiaj pokażę Wam małego falkniwena P. Już macie o nim materiał na moim kanale, nóż oprawiony w czarną mikartę, 77 mm głownia, konstrukcja z blokadą liner lock, bez żadnych klipsów, nożyk waży 100 gram, otwierany kołkiem. Uważam, że bardzo przyzwoity nóż. Co Wam dzisiaj zademonstruję? Będę gotował zupę, ale że ja nie lubię, jak są takie tłuste przerosty na mięsie. O, to sobie zdejmę ten tłuszcz pierwszy z mięsa, tak aby nie mieć tej skóry. Tak, aby ta skóra, o, w tamto miejsce to zaraz dojdę, które sobie zostawiłem. A teraz tutaj. To trzeba ciąć bardzo płytko. A ten nóż jest do tego doskonały. Gdybym miał wielki kawał mięsa, no to zastanawiałbym się, czy nie użyć większego noża. Ale taki mały kawałeczek to nie jest kłopot. To już śródogarnuszka. Tu jeszcze troszkę, jak widać. O, tego tłuszczu wytnę. Dobra. I to też może iść do garnka. Tu jest trochę więcej do wycinania. Oczywiście to się nie zmarnuje, bo kora bardzo lubi takie tematy. Zwłaszcza jak się jej doda na przykład do jej jedzenia, a ona dostaje wątróbkę z kaszą. Więc nawet jeżeli tu kawałeczek mięsa gdzieś mi się zapodzieje, to kora bardzo chętna jest, żeby pomóc w zjedzeniu. Tak. Dobra, i jeszcze tutaj mamy kawałek, jak widać. O. Nóż jest generalnie ostry jak żyletka, bo był ostrzony na tutorialu. No i zostaje nam bardzo ładny kawałek mięsa. Tutaj niestety nie wiem, czy mi się uda tak tą skórę oddzielić, ponieważ ona jest bardzo, ale to bardzo cienka. Chciałbym bardzo ją oddzielić, bo ja tej skóry nie lubię. Po prostu wolę nie mieć jej w zupie. A kora i owszem. O, jest taka błonka w zasadzie, cieniutka. Ale
udało się. I jeszcze tutaj jest kawałeczek. O. Sorry, że tak kwiczę, ale moja podłoga jest z litego drewna w moim traperskim domu. I jestem z tego dumny. Akurat w kuchni mam modrzew. Tak ładnie jest pomarańczowa już po ponad 20 latach. Ale nie wszędzie jest spasowana tak, jak ma być. Z tego powodu, że po prostu się zeschła, była przekładana. I tyle. O. Dobra. Mamy mięso gotowe. To zostawimy korze. Ugotujemy jej. I teraz bierzemy się do następnej rzeczy, jaką jest seler. Ponieważ do tej zupy będzie potrzebny seler. Seler jest uczulogenny generalnie, czy jak to się tam nazywa. Ktoś jest uczulony na seler, to trzeba uważać. Ja widziałem atak kolesia, który był uczulony na seler. I kurde, wzięło go pogotowie. Bo nie zapytał, czy jest w surówce seler. Tu musimy odciąć jeszcze ten kawałek, tak dla pewności. I seler ląduje do garnka. Kolejną rzeczą jest pietruszka. Pietruszka jest starawa trochę, no bo wiadomo, korzeń pietruszki. Więc ją się będzie bardzo słabo obierać, tę pietruszkę, bo ona jest po prostu pomarszczona już. Ale myślę, że sobie poradzimy całkiem na spokojniutko. Pietruszka daje nam w potrawach taką słodycz. Właśnie czasami ludzie mówią, że marchewki, jak dodasz dużo, to marchewka jest taka, że daje słodycz. No nieprawda, bo pietruszka daje słodycz. Marchewka być może też, ale na pewno w mniejszym stopniu niż korzeń pietruszki. Tak jak mówię, tutaj się nie uda nam tego tak obrać, bo ona cała się wygina. Więc taka trochę gumowa. O. Myślę, że moja rodzina mi wybaczy, że będzie miała gumową pietruszkę w zupie. No i teraz ją przekroimy. Cyk. Ja sobie robię tak, że kroję ją dotąd. Kroję ją dotąd. Ona jak się ugotuje w zupie, to się robi taki fajny tulipanek. I teraz marchewka. Marchewkę się już na pewno będzie zdecydowanie lepiej kroiło, jest twardsza, przekroję ją jeszcze na połowę, żeby było jeszcze lepiej. I no, marcheweczka to już jest całkiem inna sprawa. I zaraz ją będziemy kroić do zupy, ponieważ marchewka w zupie, zawsze moja babcia mówiła, świętej pamięci, że marchewka w zupie powinna być pokrojona w talarki. W talarki. I tak też zrobię, że marchewka będzie pokrojona w talarki. Jeszcze drugą część na szybko. Cyk, myk, pyk. O. Tak, żebyście zobaczyli, jak sobie ten nożyk radzi doskonale w jedzeniu. Także foldery nie są tylko generalnie do otwierania paczek.
przynajmniej foldery Falkniven, bo nie wiem, może inne służą do otwierania paczek, natomiast ja tym normalnie pracuję, operuję w kuchni, kroję chleb, jak widzicie, mięso, warzywa. Jak mogliście zobaczyć, też na innych materiałach kroję jabłuszka i takie inne historie. Obieram sobie cebula, ponieważ cebula też pójdzie do zupy. Cebula czerwona jest mniej wzdęciowa niż cebula biała. To tak wam powiem. Jak ktoś ma z tym problem, to lepiej, żeby wybrał cebulę czerwoną. Cebulka ląduje do zupy. I teraz będziemy kroić marchewkę. Talarki, tak jak babcia chciała. Talarki nie muszą być wcale cienkie, bo marchewka bardzo dobrze smakuje. Przynajmniej ja lubię. Niektóre dzieci nie lubią. Ale z kolei dzieciom, teraz jestem na bieżąco, jak wiecie, już po iluś tam latach odchowania swojej dzieci dorobiłem się wnuczki. Dorobiłem się wnuczki, fajnie to jest powiedziane przeze mnie, nie? Ale moja córka się dorobiła córki, czyli ja mam wnuczkę, a marchewka jest z kolei dla dzieci przeciwbiegunkowa. Gotuje się tak zwaną marcheweczkę, marchwianeczkę, czy jak to się, marchwianka, tak, marchwianka. Zawsze się to dzieciom gotowało, aby dzieci nie miały po prostu biegunek. Wiadomo, jak dziecku idą zęby, na przykład małemu, wiąże się to z dość sporym bólem i stresem, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Stresem sensu stricte takim, że rodzice się na przykład nie mogą wyspać do pracy. To jest dla mnie stres związany największy z tego, co przynajmniej pamiętam. Dwa ząbki czosnku. I teraz tak. Czosnek jest polski. Czosnek jest bardzo zdrowy. Z czosnku jest na bazie czosnku jest penicylina, nie? Czosnek jest naturalnym antybiotykiem, aczkolwiek nie każdy lubi zapach czosnku, a jedząc na przykład czosnek, to jest bardzo zdrowe do kanapek, nasza skóra, to nie chodzi o oddech, bo to nie chodzi absolutnie o oddech, ale nasza skóra przesiąka zapachem czosnku. O. Tak więc mamy czosnek. I to jest wszystko, co będziemy kroili do zupy. A zaraz wam zdradzę, jaką gotuję dzisiaj zupę. Jeszcze ziemniaki. Udało mi się dostać nowe ziemniaki. Udało mi się dostać, to jest takie powiedzenie jeszcze z PRL-u, z czasu wojennego, ze stanu wojennego. Udało mi się coś dostać, na przykład udało mi się dostać 12 rolek papieru toaletowego, bo wtedy wszystko było na kartki. Oczywiście ziemniaki fajnie się goli, skrobie w ten sposób, ale o, tu trzeba sobie powybierać, bo jakby moje dziecko, które znalazło takie oczko, to by nie zjadło. Takie są, kurde, rozpuszczone te moje chłopaki. Ja sobie moczę ziemniaki 5 minut, powiedzmy, w wodzie zimnej, w garnku. I później te ziemniaki skrobię. Pokażę wam za chwilę inny sposób skrobania ziemniaków. Jeszcze. Młodych. No i wkładam do garnka. Gotuję w zupie, ponieważ zupę zjadamy na jeden raz. Nas jest dużo w domu, więc zjadamy zupę na jeden raz.
Można też pokusić się o, tylko trzeba uważać, o spróbowanie czegoś takiego, czyli głownią noża z drugą stroną, żeby sobie tu po prostu palucha nie dać, bo może się to skończyć niedobrze. Jak widać, głownia tego noża jest super ostra. Ma kąt 90 stopni zachowany. Dlaczego w ten sposób można ziemniaczki obierać? Ponieważ jeżeli ktoś się boi, bo nie umie jeszcze ostrzyć noży w terenie dobrze, bo nie był na warsztatach naszych, na spotkaniu i dopiero się wybiera, no to ma świadomość tego, że ziemniaczki są hodowane w ziemi, nie? Wyjmujemy je z ziemi. Nawet Grecy, podejrzewam, te ziemniaki wyciągnęli z ziemi. Ta skórka miękka, bo miękka, ona fajnie schodzi. Może nam stępić i stępi nam ostrze, nie? Natomiast jest jeszcze taki mistrz świata, który nazywa się Felix Immler ze Szwajcarii. Miłośnik szwajcarskich noży Victorinox, który używa do tego piły, bo piła też ma 90 stopni. O. I w tą stronę się fajnie obiera do siebie. Ziemniaczki albo ziemniaki, żeby ktoś mi nie powiedział: o, bo zdrobniale się wypowiadasz o jedzeniu. No to znaczy tylko, że mam do niego szacunek i go lubię jeść. To nie jest nic złego. Natomiast wydaje mi się, że lepiej się zdrobniale wypowiadać o jedzeniu niż, albo zresztą nic nie powiem, możemy też się zdrobniale wypowiadać o naszych dzieciach, psach. Nie? Czemu się nie możemy wypowiadać zdrobniale o jedzeniu? Bo co? Bo lubimy jeść? No ja lubię jeść. I spróbujemy teraz takiej metody. Też piłą Victorinoxa. Cygmyk pyk. Jak są nowe warzywa, to Felix pokazywał właśnie golenie w taki sposób, skrobaniem marchewki, pietruszki. Natomiast dla mnie ten sposób tutaj, o, jest bardzo zadowalający. I w zupełności wystarcza do tego, abym mógł z dobrym skutkiem powiedzieć: kochanie, zrobiłem obiadek, nie? I wtedy żona się zastanawia, czy kupiłeś sobie nowy nóż, którym się chcesz pobawić, czy rzeczywiście jesteś takim kochanym mężem i zrobiłeś ten obiad, nie? No i jak widać, o, jeszcze wam pokażę tylko, bo to nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak ja ziemniaki obieram, nie? Dla całej rodziny. No, przecież bez jaj. O, jeszcze wam tylko chcę sobie tu zrobić miejsce, żeby było dobrze w kamerze, widzę. Pokażę wycinanie właśnie oczka. Tutaj jest oczko. Bierzemy sobie nożyk. Delikatnie. O. I oczka nie ma. Ja obieram dalej i zaraz do was wrócę. No i dobra. Teraz jak już mamy te ziemniaki ogolone,
to kroimy je w połówki. Jeszcze na pół. I ćwiarteczki. Dlaczego akurat tak kroimy te ziemniaki? Bo ta zupa nie gotuje się długo, a ziemniak powinien się gotować około 20 minut. Natomiast pokrojony ziemniak może się gotować, powiedzmy, tych minut 12. Nie wiem. 15, 12. Zależy, jaki ziemniak. O. Tak sobie radzi Falkniven P ze stali VG10 w kuchni. Do zupy pójdą jeszcze dwa składniki, a w zasadzie trzy. Pierwszym z nich będzie chrzan. Nasze produkty możecie kupić na kuchniakwasiora.com na przykład. Albo na naszym spotkaniu spróbować tego, co będziemy z nich gotowali. Dla Was, między innymi chyba też, z tego co słyszałem. Jajeczko i śmietana 18%. To wszystko na dzisiaj na moim kanale. Zapraszam na 7 Złaz Bushcraftowy 6-7 sierpnia 2022 roku.